Cóż, ostatni odcinek Five Nights at Candy's wyszedł 1 listopada, także prawie 3 miesiące temu. Sporo, prawda? Od tego czasu dosyć sporo się wydarzyło w FNAF 4 Halloween Edition, FNAF The Silver Eyes, no i FNAF World. Zawsze chciałem rzucić FNAF, coś mi przeszkadzało. Aż w końcu do dzisiaj. Witajcie, z tej strony Fongai, a dzisiaj opowiem sobie o easter eggach z gry Five Nights at Candy's. Zapraszam do oglądania, mam dla was trochę ciekawego info na ten temat. No i zapraszam, żebyście poczekali do końca odcinka, bo będzie mówiono o czymś, w czym wy możecie mi pomóc. Zanim zaczniemy, mam dla was jeszcze dosyć sporo nowości na temat Five Nights at Candy's 2. Było tego sporo, dawno nie było filmu dotyczącego FNAF. Wiele z nich zostało już powiedziane przeze mnie na przykład na Facebooku, ale nie wszyscy mają do tego dostęp. Ogólnie zapraszam na stronę na GameJolkie, już powstała i link jest w opisie. Właśnie tam wszystkie teasery się znajdują. O teaserze z Cindy już wam mówiłem. Dalej mam dla was 3 teasery. Pierwszy z nich, tak właściwie to nie jest teaser, to ikona gry, która przedstawia Old Candy'ego. Po podświetleniu widać, że nie ma jednego fragmentu głowy. Także tego legalnie można tutaj nazwać Withered Candy, chociaż nie znamy jego oficjalnej wersji, którą wymyśliłem imacko. Dalej mamy Blanka. Blank, on też jest trochę rozwalony, obaj są w gorszym stanie i co ciekawe, obaj mają podobne zniszczenie głowy. Cóż. Po podświetleniu ci zaraz Blankiem widzimy napis: czy przetrwasz następny tydzień w ciemnościach? Cóż, jest to dosyć ciekawa wskazówka co do gameplayu gry, ale chyba najwięcej mówi nam ostatni teaser z pingwinem. Niby nic nie widzimy. Niby widzimy tylko głowę bez dzioba, bez oczu. W ogóle rozwaloną głowę, tak samo jak wszyscy. Ale po podświetleniu możemy zobaczyć coś naprawdę ciekawego. Bum! Pingwin jest przezroczysty. Tak, jest to dosyć ciekawy element. Mamy już 2 nowych. New Candy i New Cindy. Znaczy nie wiem jaki ten przedrostek będzie, tego się dowiemy. Póki co jest New. Mamy 2 starych, Old Candy i Old Blank. Mamy też 3 rodzaj animatronika, czyli Phantom. Phantom Pingwina. Takie są duchem, wygląda na to, że nie ma już tego animatronika, wygląda na to, że pingwin został zniszczony, albo po prostu nie można nim poruszać i będzie Golden Freddy. Drugi ciekawy element to lokacja, w której jest ten teaser pingwina. Widzimy mały pokój z słuchawką, jakimś pudłem, prawdopodobnie elektrycznym, a także drzwi i szyb wentylacyjny. Ile można z tego stworzyć mechanik? Nie wie nikt. Ale cóż, to tylko teasery nadchodzącego FNAF-a. W tym odcinku skupimy się na pierwszej grze, na easter eggach z tej pierwszej gry. Tak więc, właśnie w tym temacie, Five Nights at Candy's przedstawia nam sporo różnych elementów. Pierwszy, taki najprostszy i najoczywistszy easter egg, o którym już wcześniej wspominałem, to Shadow Candy, który, jak już mówiłem, według mnie jest cieniem wydarzenia, cieniem, który reprezentuje wydarzenie, w którym ofiara z Rata, aka za marionetki, nawiedziła poprzedni model Candy'ego. O tym za dużo do mówienia nie ma dzisiaj. Już o tym wspominałem wcześniej, ale jest znacznie więcej easter eggów. Najbardziej ciekawy z nich jest związany z niebieskim origami kota, znajdującym się w kilku miejscach. Ktoś kiedyś znalazł, że kot origami symbolizuje niepodległość, balans i tajemnicę. Raczej to stanie byłoby w tym miejscu ciekawe i godne uwagi, choć nie wiem, czy jest sens wchodzić aż tak głęboko. Origami pojawia się jedynie w lewej stronie lokacji i w tym miejscu, tylko w tych miejscach, do którego dostęp ma jedynie Old Candy. Także może to mieć jakieś znaczenie, jakiś związek z tą właśnie postacią. Niby tam trzy postacie, nawet 4 postacie przechodzą tymi korytarzami, ale jedno origami znajduje się właśnie w pokoju, w którym zaczyna Old Candy. Nikt inny się tam nie pojawia. Jakie to może mieć znaczenie? Prawdopodobnie Old Candy jest jakimś wyjątkowym animatronikiem, wyjątkową postacią widzianą w tej grze. Możliwe, że skrywa jakąś tajemnicę. I sam Rat nie jest tutaj ten wyjątkowy, ale Old Candy też ma coś do powiedzenia. Nie wiem, ale można się zastanawiać. Bardzo możliwe, że tak właśnie jest. Może ofiara z Old Blanka znała Old Blanka. To oznaczałoby, że to jest już starsza osoba. To nie jest jakiś dzieciak, bo Old Candy działał w latach 1960-70.
I no, to jest już z 20, nawet 30 lat przed. Nie, 20. 10-20 lat przed Five Nights at Candy's. Także możliwe, że to jest właśnie nasz stróż nocny, który przez to origami zwraca na siebie uwagę. Nie wiadomo. Co ciekawe, origami pojawia się także opcjonalnie przy Pink Slipie po nocy siódmej w biurze. Dodatkowo jest także parę mniejszych easter eggów. Jednym z nich są tabliczki przed toaletami, które mówią zasnąłeś, zasnęłaś i to twoja wina. Właśnie jeśli połączyć to z trailerem. Trailer mówi, że my jesteśmy winni, że Mary Schmidt jest winna. Ale czego? Powiem wam, że są dwie opcje. Przynajmniej ja takie znam. Pierwsza opcja polega na tym, że Mary jest winna śmierci ofiary, która nawiedziła Rata, tej pierwszej. Z tego właśnie po 2 lat zabija dzieci i zrzuca winę na nią. To tłumaczyłoby stwierdzenie mój błąd, twój problem. Teraz Rat odwdzięcza się Mary i tworzy jej jakiś problem. Druga opcja jest taka, że Mary nie jest powiązana z Ratem, a wyłącznie z pozostałymi postaciami. Była stróżem nocnym w fabryce, gdy Rat dokonał zabójstw. Gdyby nie spała, mogłaby powstrzymać zabójcę. Wtedy jej wina leżałaby w temacie dopuszczenia do zbrodni. Innym easter eggiem jest Markiplier. To oczywiście bardzo dużo podpowiedzi do Five Nights at Candy's, bo pokazuje, że istniał tam różowo-wąsy mężczyzna, który dokumentował swoją pracę jako stróż nocny we Freddy Fazbear's Pizza, a to oznacza, że... Nie no. To po prostu nieistotny easter egg z Markiplierem. Nie ma się co wygłupiać. Jest także easter egg dotyczący tego, że gdy włącza się tryb 720, to jest najtrudniejszy w grze, na kalendarzu pojawia się napis jesteś martwy. Ale jest to po prostu groźba ze strony animatroników. Ciekawy jest też fakt, że Blank pojawia się z 2 różnymi zestawami rysunków na nim. Pewnie to nic nie szczególnego, ale cóż, taki smaczek. To tyle z easter eggów, chyba że jednym z nich można nazwać gazetę mówiącą o zabójstwie w fabryce. Niby tak, niby to oczywiste, że to powinno się zaliczać, ale to nie jest rzadki screen z gry, zawsze można to zobaczyć. No i cóż, nie można na tej gazecie przeczytać zbytnio szczegółów. Cóż, to by było wszystko w temacie easter eggów. Mam jednak dla was jeszcze 2 informacje. Po pierwsze, moja stara teoria miała pewne błędy związane z cutscenkami z Five Nights at Candy's. W pierwszej wersji gry pojawiło się sporo błędów, dlatego też daty były pokazywane niekiedy błędnie na tych cutscenkach. To wszystko jest już dobrze działa. Teraz znamy prawdziwe daty i wiemy, że wszystko działo się we właściwej kolejności, tak jak pokazywały to te nagrania. Cindy i Candy zostały nawiedzone po incydencie w fabryce, a nie przed. Druga wiadomość polegała na tym, że cóż, potrzebuję waszej pomocy, tak jak powiedziałem na początku. Kim jest według was Mary Schmidt? No i proszę, nie chcę już takich pustych strzałów w pokroju matka, siostra, żona, babcia, wnuczka, Majka Szmyda, bo to nic nie wprowadza. Jeżeli znaleźliście coś ciekawego i chcielibyście, żebym to o waszej teorii wspomniał w następnym odcinku, postarajcie się wyłowić coś z tego tematu. Jeżeli to się uda, następny odcinek z FNAC będzie właśnie poświęcony Mary Schmidt. No chyba, że Emil wypuści wcześniej 2. Zapewne właśnie tak się stanie. Bądź co bądź, w następnym odcinku rozmawiamy o Mary, chyba że zupełnie nic nie da się wyciągnąć na ten temat. Wtedy poszukam czegoś innego. Tymczasem cóż, to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do komentowania i jak zawsze, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!